Nie rozumiecie mnie. Nie dziwię się temu. Nie jesteście w stanie mnie pojąć. Egzystuję poza dobrem i złem. Zostanę pomszczony. Lucyfer odpłaci wam wszystkim za moje krzywdy. Nie wiem po co marnuje na was oddech, ale co mi tam. O moim życiu kłamano w przeszłości i będzie się kłamać w przyszłości. Nie wierzę w obłudne moralizatorskie dogmaty tak zwanego cywilizowanego społeczeństwa. Nie muszę sięgać wzrokiem poza mury tej sali, by widzieć wszystkich kłamców, nienawistników, morderców, łotrów i paranoicznych tchórzy, prawdziwe mędy tego świata. Żygać mi się chce, gdy na was patrzę. Gnidy. Hipokryci, co do jednego. Wszyscy jesteśmy zbędni, gdy przychodzi co do czego. Nikt nie wie tego lepiej niż ci, którzy zabijają w imię polityki. Otwarcie albo skrycie, czyli rządy tego świata, które mordują w imię Boga i Ojczyzny. Nie muszę słuchać tego całego waszego społecznego racjonalizowania. Słyszałem to wszystko wcześniej. Legiony nocy, nocne plemie, nie powtarzajcie błędów nocnego prześladowcy. Nie okazujcie nikomu łaski. Dobry wieczór, dzień dobry. Z tej strony Paulina i podcast w świecie słów. A to był cytat z książki Filipa Carlo pod tytułem Nocny prześladowca. Życie i zbrodnie Richarda Ramireza. To były ostatnie słowa wypowiedziane na sali sądowej przez Richarda, tuż po tym jak usłyszał wyrok. Został skazany na 196 lat pozbawienia wolności i 19 kar śmierci za kilkanaście morderstw. Ile dokładnie, to zaraz Wam rozwinę tę myśl. Dlaczego nie podaję konkretnej liczby? Dzisiaj opowiem o książce. Ale też o samym Richardzie Ramirezie i o mnóstwie innych myśli, które mi się pojawiły. Pootwierałam milion zakładek, więc uwaga, będzie sporo dygresji, jak to normalnie, ale najpierw zapytam, jak się macie? Jak się czujecie? Czy tęskniliście choć trochę? Bo ja tak, bardzo. Akurat miałam dwutygodniowy urlop, podczas którego odpoczywałam. Korzystałam z życia, oddychałam pełną piersią, wysypiałam się i przeczytałam ponad 600 stronicową księgę właśnie na temat Richarda Ramireza, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć i która mi towarzyszyła przez cały urlop, czyli tak na dobrą sprawę wcale dużo nie czytałam. Jedna książka na dwa tygodnie, no ale to chyba dobry znak. Nie miałam okazji nagrać czegoś dla was w międzyczasie, bo jakoś się nie składało. Dzisiaj już nie mogłam się doczekać, żeby usiąść przed mikrofonem i po prostu gadać. Mam notatki, oczywiście, żeby nie było, że jestem nieprzygotowana, proszę Państwa, jestem, ale ja już wiem po sobie, że jak zaczynam, to wychodzi totalny chaos. Czasem się gdzieś tam zagmatwam, powiem nie to, co trzeba. Jak ostatnio przesłuchiwałam poprzednie odcinki, to znalazłam kilka takich błędów logicznych. Ale musicie mi to wybaczyć, bo mówię to wszystko z głowy, posiłkując się jakimiś drobnymi notateczkami, i czasami moje słowa nie idą w parze z moim mózgiem, z moimi myślami. I mówię wam coś, o czym myślę, że wy już wiecie, a może niekoniecznie wiecie, ale ja wiem i przez to ostatecznie nie wiecie jeszcze więcej, bo wprowadzam niepotrzebny chaos. Przepraszam, będę się dzisiaj pilnowała i postaram się każde takie wtrącenie wyjaśniać od razu, przyjmując fakt, że możecie totalnie nie wiedzieć, o czym mówię. Także poprawię się, proszę Państwa, i będę mówiła konkretnie i na temat. Zaczynając od teraz. Richard Ramirez był zwany nocnym prześladowcą, właśnie przez to, że jego działalność, mordercza działalność, odbywała się głównie nocą. Poza tym on czuł się dzieckiem nocy, bo on w nosy czuł się niewidzialny, czuł się niepokonany, czuł się nie do schwytania. I rzeczywiście długi czas nikt go nie mógł namierzyć. Nikt nie mógł go nawet zidentyfikować. To jest niesamowite, bo jak czytamy książkę Filipa Carlo, która jest książką dokumentalną, yy, która opisuje yy, dokładnie Krok po kroku działalność, morderczą działalność Ramireza, opisuje również jego rodzinę, jego dzieciństwo, następnie bardzo skrupulatnie opisuje proces, a także w epilogu mamy kilka informacji o tym, co działo się z Richardem po ogłoszeniu wyroku. Natomiast książka została napisana paręnaście lat temu, wydana paręnaście lat temu, wobec czego od tamtej pory nieco się zmieniło, jak chociażby to, że Richard Ramirez zmarł powodu marskości wątroby, bądź chłoniaka, bądź choroby układu limfatycznego, bo znalazłam kilka różnych wersji na Wikipediach i w internetach. Filip Carlo mówi o, o marskości wątroby. Także nie ma tej informacji za bardzo rozbudowanej od momentu, kiedy napisana została książka do momentu jego śmierci. Mamy tylko wzmiankę od redakcji że w 2013 roku wreszcie Ramirez poszedł tam, gdzie marzył, czyli prosto do piekła, mam nadzieję, tyle tylko, że mam nadzieję, że wcale nie, nie zasiada po prawicy szatana, tak jak sobie wymarzył, tylko w gorącej smole cierpi katusze powieczność, bo zasłużył, proszę Państwa, zasłużył i zaraz Wam powiem dlaczego. Najpierw jednak Filip Carlo. Kim w ogóle jest Filip Carlo, żeby móc w tak drobiazgowy sposób pisać o Richardzie Ramirezie. Otóż jak czytamy na tylnej stronie okładki, w ogóle książka jest bardzo ładna. Jest nieco większa niż A5, jest w twardej oprawie, ma 600, ponad 600 stron. Wydało ją wydawnictwo Mowa, co jestem trochę tak zaskoczona, bo nie znałam takiego wydawnictwa wcześniej. Jest bardzo ładnie wydana. Naprawdę śliczna książka. W środku są również zdjęcia, które bardzo się przydają w czasie czytania. Kilkakrotnie do nich wracałam, kartkowałam je i przyglądałam się temu, jak, jak wyglądał ten Ramirez, czy jak wyglądali śledczy, którzy zajmowali się sprawą. No daje to nieco więcej takiego, no. To nie jest beletrystyka, żebym ja miała sobie wyobrażać pewne rzeczy, jak bohaterowie wyglądali. Dobrze jest wiedzieć konkretnie, dopasować twarz do osoby, o której się czyta. Pomimo tego, że wyszedł serial Netflixa na temat właśnie Richarda Ramireza, to ja najpierw chciałam przeczytać książkę, żeby nie nie dodawać sobie jakiegoś chaosu do głowy, aczkolwiek, serial obejrzałam i zaraz Wam też o nim opowiem na końcu. Natomiast wracając do Filipa Carlo. przez trzy lata słuchajcie, ten gość odwiedzał Ramireza w celi śmierci i z nim rozmawiał. I mamy na końcu tej książki zapis jednej z takich rozmów. On siedział tam kilka godzin, od 8 do, do 14, siedział sobie z tym seryjnym mordercą, niczym przy herbatce z kumplem, czy przy piwku z kumplem i sobie rozmawiali o filozofii, o mordowaniu, o byciu seryjnym mordercą, o tym, co tworzy seryjnego mordercę. Czy jest to genetyka, czy jest to środowisko, w jakim się wychowuje, czy są to jakieś inne cechy, czy uderzenie w głowę chociażby. Więc sobie tak siedzieli, sobie tak rozmawiali. I na kanwie tego, tych opowieści i mega, mega drobiazgowego researchu, Filip Carlos stworzył tę książkę. W ogóle gość cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, czyli ALS i był przykuty do wózka inwalidzkiego oraz respiratora. Zmarł jak miał lat 61. To jest w zasadzie no w 2010 roku zmarł, czyli 11 lat temu i myślę, że to jest powód tego, że ta książka po raz kolejny nie została wznowiona i po raz kolejny nie było um, takiego dopisku, aktualizacji. Swoją drogą powiem Wam szczerze, że nie ufam biografiom, które nie kończą się śmiercią osoby opisywanej. No bo przecież, no dobra, może w przypadku Richarda Ramireza to tam za wiele w tym jego życiu się nie zadziało, no ale mamy, mamy osoby, które mają 40 lat na przykład i piszą swoje biografie, autobiografie. No to jest po prostu bzdura totalna. Przecież do, do 70 jeszcze mogą wynaleźć lek na raka. Mogą kogoś zamordować, mogą. No, wiecie, setki rzeczy może się zdarzyć, i ta historia nigdy nie jest pełna. Biografia powinna być pełna od A do Z, od urodzin do śmierci, prawda? Zgadzacie się ze mną? No, akurat w przypadku tej książki, no to kończy. Cała akcja kończy się w zasadzie w 2000, w 2000 roku, chyba, albo gdzieś pod koniec lat 90. Natomiast no, dodatek do, do, tej, do tej opowieści to już jest po 10 latach od wydania, ale wciąż jest to. No, skoro Filip Karlo zmarł w 2010, no to pewien stan był początek lat 2000, więc no, nie jest to pełne, prawda? Filip Karlo był dziennikarzem, pisarzem, autorem kryminałów i biografii, napisał biografię czterech złoczyńców. Między innymi tak, Tomasa Pitera, i już wam mówię, kim był Tomas Pitera, był zabójcą na zlecenie mafii, w zorganizowanej grupie przestępczej Bonano, w rodzinie Bonano, czyli mafia był podejrzewany aż o 60 morderstw i dostał takie przydomki, jak Tommy karate albo The Karate Guy. Ponoć wciąż odsiaduje do żywocie. Więc o nim Filip Carlo napisał biografię. Napisał również o Richardzie Kuklińskim. Na pewno o nim słyszeliście. Również płatny zabójca pochodzenia polskiego i irlandzkiego. Świetne połączenie swoją drogą. Uwielbiam Irlandczyków. Był płatnym mordercą dla rodziny Gambino i prawdopodobnie w ciągu 30 lat zamordował ponad 200 osób miał pseudonim The Iceman, czyli Człowiek z Lodu i taki właśnie tytuł nosiła biografia napisana przez Filipa Carlo. Kolejną biografią Filipa Carlo była biografia Antoniego Casso, który również był mafiozą w Lucis Crime Family, czytam to z amerykańskiej Wikipedii, bo chciałam mniej więcej wiedzieć, o czym, o, czy, czym się interesował Filip Carlo. Więc tak, tutaj też mamy, mamy gościa, który był związany w jakiś sposób z mafią, później był informatorem policji i został poddany programowi ochrony świadków, ale ostatecznie został skazany na 455 lat w więzieniu tak, zmarł w, ogóle, zmarł w ogóle na COVID. Wyobraźcie sobie Kasso, w więzieniu w 2020 roku. Z powodu komplikacji związanych z przebyciem COVID-19. No cóż, widać, COVID-19 nie patrzy, zabija tak samo dobrych, jak i złych. W przypadku tych złych to oh well. No i ostatnia biografia, którą napisał Karlo, dotyczy właśnie Richarda Ramireza. Czy słyszeliście o nim? No, powiedzcie szczerze, bo ja o nim słyszałam. Mam taką książkę napisaną, nie pamiętam przez kogo, ale wydana chyba była w ramach self-publishingu Seryjni Mordercy. Taki tytuł. I, ale nawet poczekajcie, pójdę po tę książkę, muszę Wam powiedzieć, kto ją napisał. Książkę pod tytułem Seryjni Mordercy. Napisał Jarosław Stukan, wydane zostało przez wydawnictwo Prometeusz, kraku 2001. Eurodruk Kraków wydrukował, więc nie mam pojęcia czy to jest self publishing, czy nie jest self publishing. W każdym razie wygląda to trochę jak wydruk z Worda. Spis treści wygląda jak spis treści do pracy licencjackiej. No jest to takie trochę no, no no słabo to wygląda, powiem szczerze, ale liczba informacji, ilość informacji zawarta tutaj i takie wzmianki o seryjnych mordercach wraz z napisanym numerkiem, słynnym numerkiem, bo oni są w ten sposób właśnie uszeregowani. Od najbardziej krwawych, tych, którzy mają najwięcej na swoim koncie zabójstw, do tych, co mają ich najmniej. I właśnie tutaj w tej książce Stukana Jarosława pierwszy raz przeczytałam o Richardzie Remirezie i bardzo mnie on zainteresował z tego powodu, że to był gość, który uwielbiał muzykę heavy metalową. W jednym miejscu, gdzie zaatakował dwie kobiety, w zasadzie jedną zaatakował, jak wchodziła do, do, przez drzwi garażowe do domu, strzelił jej w twarz, ale osłoniła się ręką, w której trzymała klucze i Pocisk rykoszetował, więc ją tylko delikatnie drasnął w rękę, jakoś delikatnie, niedelikatnie, no przeżyła, tak? I kiedy dochodziło do tej, do tej zbrodni, to spadła mu czapka z głowy czapka z logo ACDC. Richard nie przejął się tym, może nawet tego nie zauważył w, tym, w tej adrenalinie i w tej gorączce mordu, żądzy mordu. Wszedł do mieszkania i zabił zastrzelił współlokatorkę tej kobiety, która dostała w rękę. No, ta współlokatorka nazywała się, nazywała się Dale Okazaki i dostała strzał prosto w czoło. I zmarła na miejscu. Natomiast Maria Hernandez, czyli ta kobieta, która obroniła się kluczykami od mieszkania, stała przy, przy drzwiach, kiedy Richard z nich wychodził. Ich spojrzenia się spotkały, i Maria zapytała go powiedziała do niego: Przecież raz mnie zabiłeś co strzelisz do mnie jeszcze raz? I Richard ominął ją i poszedł i ona przeżyła więc to, to, to jest jeden z przykładów niezrównoważenia i w ogóle totalnego braku jakiegoś porządku. Który teoretycznie charakteryzuje seryjnych morderców, bo profilerzy wyszukują elementy wspólne, jakiś modus operandi, jakoś wiecie, no, no, no każdy morderca seryjny ma jakiś typ ofiar tak albo są to kobiety, albo są to mężczyźni, albo są to, nie wiem, kobiety w wieku od do, blondynki, biuściaste, niebiuściaste, no i jakiś ma typ, tak? Tak samo jak sposób ym, zadawania śmierci jest typowy. Albo jest to strzał z pistoletu, albo jest to nóż, albo jest to duszenie, yy, świartowanie i tak dalej. No jakby każdy seryjny morderca miał jakiś tam Modus operandi. Dlatego Richard Ramirez był tak przerażający i tak um, trudny do złapania, bo jego ofiary w zasadzie nie łączyło nic. Zabijał zarówno staruszki, najstarsza jego ofiara miała 83 lata. Pierwsza ofiara, o której czytamy w książce, to jest istotne to była Jenny Wincoff, która miała lat 79. Zabił również trzydziestolatki, na przykład Xia Yu, zwana w książce Weroniką Yu, miała lat 30, wobec czego no nie miał totalnie i raz y, zabijał łyżką do opon, raz pistoletem takim, owakim, y, zabijał gołymi rękami, nożem, nawet raz sobie kupił maczetę i chciał sprawdzić, czy tą maczetą uda mu się odciąć głowy, akurat tutaj zaatakował małżeństwo. I totalny chaos. W zasadzie jedynymi czynnikami wspólnymi dla tych wszystkich morderstw było splądrowanie mieszkania, bo on z każdego mieszkania wykradał, co się tylko dało telewizory, biżuterię, kosztowności, różnego rodzaju pieniądze i sprzedawał to paserowi. Także to, to był taki czynnik wspólny, choć nie we wszystkich. No, ale tu musieli się śledczy nieźle natrudzić. I druga rzecz był odcisk buta, em, marki em, Avia aerobik. Nie słyszałam o tych butach, że rzeczywiście one te, wyglądają trochę jak te takie tenisówki Adidasa z paskami po bokach. I to, to był taki też punkt wspólny dla bardzo wielu z tych zbrodni. Znajdywano odciski te, tych butów albo przy, w ogródku. Tam, gdzie włamywał się, od, odłamywał, otwierał moskitierę i włamywał się do tych domów, albo na wykładzinie, na dywanie, a raz na twarzy ofiary. Więc to była druga taka rzecz wspólna dla większości tych morderstw, że znajdywano ten odcisk buta. Aczkolwiek u Carlo czytamy o Avi, natomiast w innych opracowaniach gdzieś w internecie czytałam, że to były riboki, więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nieważne. To jest naprawdę mało ważne w tym momencie. Natomiast wracając do książki, którą czytam, trzymam w ręku, czyli Jarosława Stukana seryjni mordercy. Przeglądam właśnie, czy, czy co napisano tutaj o, o Ramirezie. Napisano o Ramirezie tak, po pierwsze 16+, plus, czyli ponad 16 ofiar. I powiem wam, że jest sporo, sporo nieścisłości, jak teraz czytam. Są tutaj... Opisy dzieci, które zgwałcił i zamordował, dokładnie dwójka dziewczynek. I powiem Wam, że w książce o tym mowy nie było i w rozprawie o tym mowy nie było. Są błędne nazwiska, imiona. Nie, to się do niczego nie nadaje. Cofam, cofam słowa, które powiedziałam wcześniej. Bzdura na bzdurze, nierzetelne informacje. Nie, 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 nie czytajcie tej książki. Będę ją używała od tej pory tylko jako taki spis morderców, ale informacji o tych mordercach będę szukała gdzie indziej. Sorry, cofam wszystko. Nieważne, słuchajcie, wracając do Ramireza. Mówię trochę to chaotycznie, bo o tych butach i o tych o tych włamaniach, natomiast no ogólnie kim był? To był gość, który urodził się w El Paso, jako najmłodszy z szóstki dzieci, w bardzo bogobojnej rodzinie, w katolickiej, mocno wierzącej rodzinie i, i nie można powiedzieć, żeby to była patologia jakaś, bo to nie była patologia. Owszem, ojciec był porywczy, ojciec miewał, pomimo tego, że sam wychował się w rodzinie, w której... Istniał silny patriarchat i pan domu nie był czuły, to był tak zwany zimny chów i za wszelkie złe uczynki, czy, czy uczynki, które nie do końca pasowały rodzicowi, dostawał lanie, tęgie lanie i niby sobie sam obiecał, że nigdy taki nie będzie dla swoich dzieci, no ale nie dał rady tej obietnicy dotrzymać i rzeczywiście ze swoich synów lał, tłukł i wymagał od nich bardzo wiele. Przez co dorastali ci chłopcy, bo była tylko jedna dziewczynka i, i czterech chłopców, dorastali wszyscy w takiej atmosferze strachu i lęku o to, czy ojciec dzisiaj ma dobry humor, czy, czy wszystko jest okej. Okay. No, przez to, co można się domyślać, im byli ci chłopcy starsi, tym bardziej się buntowali, tym bardziej chcieli się wyrwać z tego piekła i, no i buntowali się, tak? Więc najstarszy brat bardzo szybko, Ruben bodajże, bardzo szybko zaczął ćpać, zaczął rozrabiać, był niedobry i ze szkoły zwiał, zwiewał, później rzucił szkołę, co spotkało się oczywiście z niezadowoleniem rodziny. Drugi chłopiec urodził się z jakąś wadą, postawy, miał chore stawy, słabo chodził. Przepraszam, nie pamiętam takich szczegółów. Ta książka ma 600 stron i jest dosyć drobiazgowa. Tak wam tylko pokrótce opowiem, bo chciałabym, żebyście ją przeczytali, tak na dobrą sprawę. Natomiast, no, jeśli boicie się spoilerów, no to ostrzegam, że będą. No, ale jest to historia oparta na faktach, więc... Mm, nie ma to znaczenia, ile się dowiecie teraz, bo i tak, żeby to wszystko ogarnąć umysłem i zapoznać się, wczytać się w tę sprawę, będziecie musieli sięgnąć po książkę. Albo po serial na Netflixie. Ale to o tym za chwilę. Więc tak, no, Richard dorastał w takiej rodzinie nie do końca jakiejś takiej patologicznej. No, nie można powiedzieć, że, że miał taką w domu taką sytuację jak, nie wiem, Ed Gein, czy, czy, Inni seryjni mordercy, którzy wychowali się albo byli zamykani w szafie, albo chowali się gdzieś pod stołem i obserwowali przez całe dnie stopy swojej matki, przez co tworzyły się im w głowie jakieś, jakieś dziwactwa, i później mieli, mieli totalny obłęd na punkcie stóp i odcinali sobie stopy. Także trudno tutaj powiedzieć, żeby wychowanie miało jakiś istotny, Wpływ. Co miało na, na Ramire za istotny wpływ? Jego wujek, czy kuzyn, kuzyn, przepraszam, kuzyn, brat, cioteczny, ja bym powiedziała, bo to był, był syn siostry ojca, Mike, Miguel, tak w ogóle, mm, czytamy w książce o nim jako o Majku. Mike był w Wietnamie i w Wietnamie był trzy razy. I w tym, że w Wietnamie był sobą. Totalnie był sobą, to znaczy gwałcił Wietnamki, przywiązywał je do drzew, odzierał je z ubrań i mordował. I miał zdjęcia i był bardzo dumny z tego powodu i opowiadał te historię. Nastoletniemu wówczas, nie wiem, jedenastu, dwunastoletniemu. Czy dziesięcioletniemu nawet Ramirezowi. Ramirez słuchał i wpajał, po prostu wchłaniał te wszystkie informacje i, i traktował tego swojego kuzyna jako takie, no po prostu bóstwo jakieś, no, no. No, on był tam w tym Wietnamie i robił takie rzeczy, on był wspaniały. I to, i to myślę, że to było. Mm, Zatriggerowało u niego te, te późniejsze dziwne jego odchyły. No, jakie mógł mieć wzory. Richard w ogóle został zdiagnozowany, że ma padaczkę, jakiś rodzaj padaczki, ale nie był leczony. W tamtych czasach, nie wiem, nie, nie leczono takich rzeczy. Albo był to powód do wstydu, być może, rodziny. W każdym razie miał kilka ataków, i przez ten atak padaczki wyleciał z drużyny futbolowej. Więc jakby. Wypadł z takiego dobrego, bo dobrze się uczył na początku, chodził chętnie do szkoły, wypadł z takiego dobrego rytmu w coraz gorsze środowisko. I jak czytamy w książce, dyrektor szkoły, pan Cezar Mendoza, który dobrze wspomina Richiego, jak na niego mawiano, i mówi o nim tak, to był dobry dzieciak, ale wpadł w, w złe towarzystwo, często grywał w hokeja. Z czasem miał coraz gorsze oceny. Szkoda, że tak się stało, bo to był naprawdę zdolny i mądry chłopak. Jemu po prostu na niczym nie zależało. Przestał się angażować w naukę. Wyglądał przy tym na wiecznie zatroskanego. Jak wiele razy słyszeliśmy, że ktoś jest dobrym chłopakiem, ale trochę leniwym. Albo że no. Dobry chłopak był, mało pił, ale no. Cóż, wpadł w złe towarzystwo, nie wiadomo co się stało i tak dalej. No, często to słyszymy, no ale nie każdy z chłopaków czy z dziewcząt, którzy mają złe wyniki w nauce i obijają się i chodzą na wagary, kończy jako seryjny morderca, prawda? Hm. Ja często chodziłam na wagary, choć uczyłam się bardzo dobrze. Skończyłam szkołę średnią z paskiem, nie na tyłku, tylko na świadectwie. I Lubiłam się uczyć, ale, ale szkoła mnie nudziła, więc rzeczywiście chodziłam na wagary i miałam frekwencję dosyć niską w szkole. I nie wyrosłam na seryjną morderczynię, więc to nie jest żadna, żadne wytłumaczenie, żadne usprawiedliwienie. Nie ma usprawiedliwienia dla, dla mordowania i nie ma tutaj w ogóle żadnych łagodzących sytuacji, bo, bo nie można powiedzieć, że Richard był straumatyzowany jako dziecko, że, że jego rodzice są temu winni, czy środowisko, w jakim się wychował, jest temu winne. No dobra, no, no, no nie było to łatwe, jego życie w dzieciństwie może... Ojciec mógł go nie bić, mógł go nie poniżać, no ale kurde, no to nie jest usprawiedliwienie. Wiele osób z takich patologicznych rodzin wyrasta i, i, i wyrasta jako jako dobrzy obywatele, żyjący zgodnie z prawem i to nie jest prze, przesądzone, tak? Uważam, tak uważam. Owszem, no, no zdarza się czasami, że, nie wiem, rodzisz się w złym miejscu na całym świecie i już z góry masz. Pod górkę. Już od razu ma, wiadomo, że będzie Ci znacznie trudniej niż Europejczyk urodzony w, w, na zachodzie Europy, czyli z, z gruntu jakby uprzywilejowany w jakiś sposób, niecierpiący głodu, nie muszący obawiać się o swoje życie w szkole, bo, bo nie przychodzą do szkoły kolesie z bronią i nie zaczynają nagle strzelać. Czy, czy, czy nie żyją. W, ten Europejczyk nie żyje w takich slamsach, w których rzeczywiście jak będzie szedł, nie wiem, na podwórko z psem, czy na autobus, to ktoś go po prostu zadźga. Wiem, oczywiście, są różne sytuacje na świecie. Tyle tylko, że uważam, że to nie usprawiedliwia złych działań, które robisz. Bo złe działania zawsze są wynikiem twoje, Twojej decyzji, Twojego wyboru. Jeśli chcesz być zły, jeśli chcesz mordować, Zabijać innych ludzi i to jeszcze w tak brutalny i bestialski sposób jak Richard Ramirez, to nie możesz się tłumaczyć kiepskim dzieciństwem. To nie jest żadne wytłumaczenie, bo ty podejmujesz decyzję. Koniec mojego mędrkowania na temat, na który się znam wyłącznie teoretycznie. Może słucha tego ktoś, kto jest, nie wiem, studentem, studentką kryminologii, kryminalistyki i, i po prostu kiwa. W... Z, z taką rozpaczą wręcz, e, głową i myśli sobie, co ona chrzani. Natomiast no, ja tak uważam. Wracając do Richarda, y, tak czy inaczej, y, książka opowiada o jego życiu, o jego złapaniu, schwytaniu przez policję, o skazaniu i o jego późniejszym życiu, co już Wam mówiłam. Bo właśnie książka składa się z trzech ksiąg i z Richard Ramirez, o tym powiedziałam na początku, że zabił kilkanaście osób. W książce Filipa Carlo mamy opisanych trzynaście Ofiar śmiertelnych, bo było tych ofiar znacznie więcej, ale kilka z tych osób uszło z życiem, albo przez zwykły fart, albo przez to, że Richard z jakiegoś powodu życie im darował. Natomiast został skazany wówczas, w momencie pisania tej książki, za 13 zabójstw. Ale w roku 2006 wchodzi do gry technologia, genetyka, hello. I sprawdzono pewne nierozwiązane zabójstwo dziewięcioletniej dziewczynki zabitej 10 kwietnia 84 roku, czyli właściwie przed pierwszą opisywaną w książce ofiarą, czyli Jenny Wincow, która została zamordowana 28 czerwca 84 roku, pierwszą ofiarą właśnie w 2009. W dziewiątym roku, mówiłam szóstym, przepraszam, w dziewiątym roku powiązano DNA Mei Liung, dziewięciolatki, właśnie z Richardem Ramirezem. I to była czternasta ofiara, która została mu przypisana. Także, słuchajcie, może być ich więcej. Może to, co napisał pan Stukan w tej książce, gdzie są jakieś dzieci, powypisywane i zmiana, może jest tam jakieś ziarenko prawdy. No nie wiem. Później to sobie przestudiuję, ale już jestem wkurzona na tę książkę, wiecie. Dawno do niej nie zaglądałam. Z 10 lat do niej nie zaglądałam. Ale ostatnio sobie ją przywiozłam od rodziców. Właśnie na poczet tego podcastu, że będę sobie zerkać. I, i jak przeczytałam świeżo po lekturze i w pamięci mam te wszystkie nazwiska i, i, i wszystkie ofiary, to jak przeczytałam to, co tu jest napisane w tej książce seryjni mordercy, to po prostu aż się wściekłam. No kurczę, czy, czyżby to wszystko było kłamstwem? Panie Jarosławie, proszę mnie nie rozczarowywać. 14 ofiar, 14 ofiar śmiertelnych. Czym się inspirował? Jakie on miał wzorce? Mówiłam wam już o wujku, psu, kuzynie Majku, który przyjechał z, z Wietnamu i chwalił się dziesięcioletniemu Richardowi, Richiemu, że mordował i gwałcił i zabijał po prostu bardzo brutalnie Wietnamki i czuł się... W jakiś sposób usprawiedliwiony, bo walczył po odpowiedniej stronie, w jego mniemaniu. I no, te wietnamki, te kobiety były z tej opozycyjnej strony, więc jakby on poczuwał, że miał prawo do tego, żeby odzierać je z godności, zabierać im życie i jeszcze w taki brutalny sposób im to życie odbierać, i jeszcze się tym helpić, ale to nie jest wszystko. Kiedy Richard miał 10-11 lat, to Mike na oczach Richarda zastrzelił swoją żonę. Jenny. Tak, na oczach dziecka. I jak później Richard to wspomina po latach i opowiada Filipowi Carlo, właśnie autorowi książki, to wspomina jak po tygodniu po śmierci, kiedy już zabrano ciało, kiedy już. Oczywiście dzieciak nie przyznał się rodzicom, że widział to zajście. Kiedy z ojcem wchodzi do tego domu, już jest uprzątnięte, to, to on wiedział, że raz ta Jenny była żywa, a sekundy później już leżała martwa. I czuł zapach śmierci, unoszący się w tym mieszkaniu pomimo tych ty tygodnia czy, czy jakiegoś tam czasu po zabójstwie. I czuł taką, takie uduch uduchowiające. Wrażenie i to go strasznie podjarało, więc to mu dało do myślenia. Później Richard rzuca szkołę i zaczyna się angażować w, w napady, napada na mieszkania, kiedy ludzie śpią, właśnie, bo jest nocnym prześladowcą, więc włamuje się do domów śpiących ludzi, okrada ich z biżuterii, z kosztowności, a także zaczynać pać. I taki zaćpany. Chodzi ulicami Los Angeles, bo nie powiedziałam chyba tego, że to wszystko się dzieje w Los Angeles, czyli w mieście aniołów, w mieście, o którym marzymy. Prawdaż Kalifornia, słońce, piękne ciała opalone, piękne twarze, gwiazdy, celebryci, cały Hollywood, świat filmu, blichtr i w ogóle to się tak wydaje, takie. A z drugiej strony tego, tego całego spektrum. Mamy Charlesa Mansona, mamy zabójstwo Czarnej Dali, Elizabeth Short, mamy inne zabójstwa i, i seryjnych morderców. W ogóle e, Richard Ramirez w pewnym momencie spotyka się z Tedem Bundy, więc kumple prawie, że. E, mamy też Hotel Cecil, w którym Richard Ramirez przez kilka tygodni mieszkał i nie wiem, czy słyszeliście o hotelu Cecil. Był taki serial na Netflixie, miniserial właściwie, ten, że serial nosił tytuł Na miejscu zbrodni zaginięcie w hotelu, w hotelu Cecil i to jest historia o tym, jak Elisa Lam, czyli młoda dziewczyna, kanadyjska studentka zaginęła w tymże hotelu. I jedyny trop, jaki mieli, to taki, że było nagranie z monitoringu, gdzie musicie to obejrzeć. Jeżeli nie widzieliście, musicie to obejrzeć, bo to jest mega creepy. I w ogóle ciarki przechodzą. Elisa Lam zachowywała się bardzo dziwnie w tej windzie ona wciska przyciski windy, wchodzi, wychodzi, yy, wchodzi do tej windy, wychodzi z niej, wygląda jakby albo chciała się ukryć, potem jakby wyglądała do kogoś, a tam nikogo nie ma. I, i to było ostatnie nagranie, jakie przedstawiało ją żywą. I potem nie wiadomo o co chodzi, gdzie jest dziewczyna. Zaginęła, szukają jej, szukają, szukają. No i, no dobra, nie wiadomo co się dzieje, no ale może, może gdzieś poszła, może uciekła, może postanowiła, wiecie, rzucić wszystko i pojechać na Alaskę albo w Bieszczady. Nie wiadomo. No ale mieszkańcy hotelu Cecil zaczynają się skarżyć, że ta woda ma jakiś taki dziwny smak. Domyślacie się, nie? Woda ma dziwny smak, coś tam może śmierdzi albo coś. No, Okazuje się, otworzyli zbiornik z wodą, który był na dachu hotelu. Zbiornik taki wodociągowy, olbrzymi taki. Otwierają ten zbiornik, a tam bach! Elisa Lam, martwa. No i do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób dostała się do zbiornika, czy sama do niego weszła czy ktoś ją tam wrzucił, czy ktoś ją zwabił tam podstępem. Okazuje się, że Elisa miała zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zdiagnozowane i e, jakiś taki w ogóle skrajną, skrajną postać tej choroby. Kiedyś nazywała się ta choroba psychozą maniakalno-depresyjną. Teraz nazywa się e, dwubiegunówką. I ona nie brała leków, więc być może brak... E, brania tych leków wpłynął na jakiś atak tej choroby i, i wlazła sama do tego zbiornika. No tak czy inaczej, Cecil, hotel Cecil kojarzy mi się bardzo jednoznacznie, od razu źle, bo jest to miejsce takie, 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 takie brudne i takie, widać, że tam coś shady się dzieje, wiecie, shady, czyli coś takiego no, no podejrzanego. W latach, w latach trzydziestych Ktoś tam zmarł, bo zjadł truciznę. W latach 40. i 50. było bardzo dużo samobójstw. 13, 15, yy, kilkanaście w każdym razie. Więc ten, 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 ten hotel ma tak bardzo złą sławę i ma taką taką bardzo. No, historie, że obejmuje tak, akty przemocy, bo tam mieszkali różne w ogóle z, z takiego półświatka, z marginesu społecznego, więc, więc historia przemocy, jakichś zabójstw, samobójstw, spotkania kadzierodczych par, wymiany dóbr narkotykowych, Prostytucja tam kwitła. I no i do tego wszystkiego dodajemy to, że Richard Ramirez tam kilka tygodni sobie pomieszkiwał. Więc masakra, no po prostu kolejna rzecz, która mi wpadła w oczy, jak, jak czytała. Przypadek, nie sądzę. Więc no, no właśnie, ten, to Los Angeles takie brudne, i mam świetny cytat na tę okoliczność, proszę Państwa. I pozwólcie, że otworzę sobie 229 strona. Posłuchajcie w ogóle, jak to jest fajnie napisane. Przeszedł siódmą ulicą na odległą o kilkaset metrów Main Street. Mijał po drodze najtańsze bezzębne dziwki, wytatuowanych ćpunów ze świeżo podbitymi oczami, których wyniszczała zwolna heroina. Przechodził obok kokainistów z wytrzeszczonymi oczami, pozbawionych koordynacji ruchowej, poruszających bezdźwięcznie ustami, z których ściekała piana. Były tam bary, cuchnące przetrawioną whisky i niemnymi ciałami, z których dolatywała także słodkawa woń marihuany oraz stłumiony szmer rozmów upadłych ludzi. Richard przemierzał pewnym krokiem dżunglę dengrengolady. Jeśli jakieś miejsce miało na niego kiedykolwiek zgubny wpływ, to było nim właśnie centrum Los Angeles. No i on tam się czuł bardzo dobrze. On się czuł tam jak u siebie. Czuł się tam niewidzialny. Chodził ubrany na czarno, działał po zmroku, włamywał się do domów, niczego nie spodziewających się ofiar, no i zaczął zabijać. Zabijał w sposób niezorganizowany, w sposób chaotyczny, losowy, można by powiedzieć jakby mordował tym, co, 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 co znalazł. Odcinał zawsze kable telefoniczne, by ewentualne ofiary, które dadzą radę doczołgać się do telefonu, by nie zadzwoniły po policję. I wychodził z tymi kosztownościami, sprzedawał te kosztowności do pasera, który w końcu zaczął się domyślać, że, hm, być może te rzeczy pochodzą z, z jakiejś zbrodni, więc nie sprzedawał, nie upychał ich dalej, żeby nie wypłynęły, tylko czekał aż sprawa ucichnie i przetrzymywał w domu, co pomogło później ostatecznie śledczym, bo te wszystkie przedmioty zabrano z domu pasera i wystawiono na okazaniu, gdzie ofiary, świadkowie, rodziny ofiar mogli zidentyfikować rzeczy, które pochodziły z domów ich zamordowanych bliskich. Muzyki słuchał różnej i powiem, że nieco podobnej słuchał muzyki do tego, co ja słuchałam w nastoletności. Czyli tak, no ACDC, mówiłam wam o tej czapce i rzeczywiście ta czapka z daszkiem, kiedy zaatakował Maria Hernandez, ta czapka mu spadła, zapomniał o niej, poszedł sobie i detektyw, który, który badał miejsce zbrodni, przyuważył tę czapkę i pyta ofiary, nie doszły ofiary, czy to jej czapka albo czapka tej yy, Dale, która została zamordowana? No nie, nie. Nigdy w życiu nie widziały tej czapki. Wobec czego, no, to na pewno musiało należeć do sprawcy. No, yy, w latach 80. noszenie czapki z daszkiem, z napisem ACDC. Nie wiem, czy to było takie popularne. Myślę, że w Los Angeles mogło być popularne. No, ale to był pierwszy jakiś taki namacalny trop. Poza tym właśnie. Yy, Odciskiem buta, tak? Ale tutaj to odcisk buta, a tutaj mamy czapkę. Fakt, że wtedy nie wiem, czy, czy DNA nie pobierano, czy nie było żadnego włosa na tej czapce. No w każdym razie, poza tym, że mieli fizycznie przedmiot należący do sprawcy, to nic nie byli w stanie z tym więcej zrobić. Czego słuchał um, ACDC? Słuchał również, um, bardzo lubił Pink Floyda, Led Zeppelin, Black Sabbath. Judas Priest, Iron Maiden. Bo nosił walkmana, miał kasety i bardzo lubił słuchać muzyki. Ale jak sam mówi. A, i, lubi, i lubił też Billy'ego Idola. Bardzo y, lubił taką muzykę, ale jak rozmawia tutaj z, z Karlem, to y, Karlo pyta go o to, czy muzyka miała jakikolwiek wpływ na jego działalność przestępczą. Mówiąc eufemistycznie. Tak, wiesz, ja uważam, że człowiek, który ma zrobić coś złego, Zrobi to bez względu na to, czy będzie słuchał jakiejś muzyki, czy nie. Muzyka nie ma z tym nic wspólnego. I muszę wam powiedzieć, że mi się wydaje, że to jest prawda. Pamiętacie taki, takie nagranie księdza Natanka, który obiegło to internet i ten, tenże ksiądz mówił o tym, że jeśli twoje dziecko maluje paznokcie na czarno, to wiedz, że szatan się nim interesuje, że coś złego się dzieje. Internet go wyśmiał, oczywiście, bo to było, to, było, to było śmieszne. Natomiast, czytając tę książkę, jestem skłonna dojść do takiego wniosku, że osoba może nie mająca wyobraźni, może pomyśleć, że rzeczywiście ta muzyka skłoniła Richarda Ramireza do tego, by mordował. I to, że czcił szatana, sprawiło, że mordował. I proszę Państwa, ja, ja się nad tym. Długo zastanawiałam, bo obrona też myślała o tym, żeby w ten sposób um, bronić Ramireza. Po pierwsze, albo żeby wskazać, że był niepoczytalny, albo żeby um, uznać, że, że działał jako opętany szatanem. I uważam, że to też nie jest usprawiedliwienie i to też nie jest wymówka. Nie można zwalać tutaj na. Fakt faktem, że Richard Ramirez rzeczywiście uważał szatana za siłę sprawczą swoich czynów. Rzeczywiście tak było i um, tego szatana, szatana czcił i uznawał, um, czuł dumę i wiedział, że szatan jest z niego dumny. A moment schwytania uznał za osobistą porażkę i wiedział, że szatan nie jest z niego zadowolony, bo podał się złapać i było mu smutno z tego powodu z żadnego innego. Absolutnie nie miał żadnych wyrzutów sumienia, nie miał empatii, nie okazał skruchy, nie było mu w ogóle przykro. Uznawał, że cała, cały proces i to wszystko to jedna wielka farsa, to jest jeden wielki żart. Prychał, podśpiewywał pod nosem, bawił się lusterkiem czy tam kawałkiem folii, próbował oślepić sędziego. Totalnie w ogóle wiecie, miał w dupie. No, miał w dupie wszystko, co się wokół niego dzieje. Był znudzony, był zezielony, wkurzony i po prostu to wszystko, co się działo wokół niego było jemu na, na złość. I to totalny degenerat, narcyz i powiedziałabym, że totalny psychopata no. nie miał żadnych wyrzutów sumienia. I teraz, zanim mi ktoś napisze, Angry Note, że psychopata to, to nie to, tylko socjopata, to zaraz zobaczymy, bo pamiętam, że tak, psychopata to Taki, który, jeden to ten, który ma wyrzut sumienia, ale i tak to robi. O, psychopatów, yy, proszę Państwa, teraz się czegoś nauczymy. Psychopatów charakteryzuje brak empatii i poczucia moralności. Socjopata natomiast posiada je, kurczę, wiecie co, te cookies, nienawidzę tych cookiesów. Przecież i tak musimy je klikać, nie? OK. Podstawową różnicą jest źródło omawianych zachowań. Jeśli chodzi o socjopatów, ich zniekształcony wzorzec zachowania wynika z urazu mózgu lub traumy przebytej w dzieciństwie. Psychopaci natomiast są nimi z powodu pewnych zależności genetycznych. Hm. Psychopaci nie są biernymi obserwatorami swych działań, działań, którym nie potrafią zapobiec. Raczej działają na własną odpowiedzialność. W pełni rozróżniają wszelkie swoje działania. Z ich powodów w żaden sposób nie czują się źle. Nie wpływają one na ich codzienne życie. O proszę, no to tu właśnie o tym mówię, tak? Egocentryczny, nie odczuwa wyrzutów sumienia, nie odczuwa poczucia winy, nie ma empatii, ale rzeczywiście y, musi, musi, musi mieć te bodźce. On wie, że to, to co robi jest złe, czy naganne y, z punktu widzenia społecznego na przykład, ale, ale mają w to w dupie. Nie, nie mają poczucia odpowiedzialności, yy, potrzebują bodźców, które będą ich w jakiś sposób jarać, yy, będą yy, no, podsycać ich chęć życia. Yy, dlatego bardzo często psychopaci, yy, znaczy yy, może nie, nie w ten sposób. Często seryjni mordercy zostają określeni jako psychopaci, bo, bo, bo to im pomaga. Brak empatii pomaga w zabijaniu, bo jak nie czujesz współczucia i empatii do, do drugiego człowieka, to, to co, ci, co ci to zależy, żeby go zadźgać, nie? Dobra, wracając do książki. Kurde, jestem dopiero w połowie, a nie chcę, nie, w połowie moich notatek nie chcę patrzeć, ile już gadam. Czy jesteście jeszcze ze mną? Czy już uciekliście przez ten chaos? Obiecałam wam brak chaosu i co? Przepraszam, taka jestem. Dobrze, więc tak, słuchał muzyki różnej, ale głównie heavy metalu, metalu, ciężkich brzmień. To ACDC po prostu go bardzo, bardzo jarało i kręciło. Ja powiem wam, że moi bracia... Na no braci mam dużo starszych od siebie, słuchali i Sepultury, i Iron Maiden. I pamiętam jak dzisiaj taki straszny, przerażający plakat Iron Maiden, który wisiał u moich braci w pokoju. Ja miałam lat wtedy, może pięć. I u nich w pokoju wisiał taki olbrzymi, wielgachny plakat z takim człowieczkiem, z rozbitym mózgiem, znaczy z, bez kawałka czaszki, ten mózg. Wychodził na wierzch i, i wychodziły z tego mózgu jakieś takie, może nie płomienie, ale para jakaś, dy, dym. I to była taka, taka a la czaszka, taki potwór, nie? No jak znacie Iron Maiden, to wiecie na pewno o co mi chodzi. I prześladował mnie ten plakat bardzo długo. Bałam się go po prostu. No miałam 5 lat, no to hello. Ale teraz po latach bardzo lubię Iron Maiden i od czasu do czasu sobie chętnie posłucham. Śmieję się z tego plakatu, śmieję się z tego mojego strachu. No ale nie uważam, znowu, żeby muzyka miała jakikolwiek wpływ na to nasze zachowanie i na to, jakby choć. Być może ktoś kiedyś z FBI czy z jakichś uniwersytetów behawioralnych robili testy i sprawdzali jakieś takie prawdopodobieństwo wykazywania takich zachowań y, przemocowych, y, które jakby dzieją się częściej u osób słuchających heavy metalu. Być może, nie wiem, nie jestem specjalistą ani nie wdrażałam się w ten temat. Być może kiedyś. Y, Badali ten, ten wskaźnik powinowactwa czy, czy wpływu muzyki na zachowania społeczne. Ale mówię, ja lubię ostrą muzykę i wydaje mi się, że jestem całkiem grzeczną i sympatyczną osobą, która dużo się uśmiecha. Więc nie wydaje mi się znowu, żeby to była wymówka. Jeżeli chodzi o szatana, to już tak. To myślę, że przynajmniej w umyśle Rodrigo Ramireza, który tłumaczył sobie swoje działania oddaniem Szatanowi i w jakiś sposób był w stanie te swoje działania wytłumaczyć, działaniem na rzecz wstąpienia do piekła i zasiągnięcia po prawicy Lucyfera. Być może. To, to było fa faktorem, miało wpływ duży na jego działania. Być może. Myślę, że tak, że to już prędzej niż muzyka, a być może to wszystko razem wzięte. Akurat w przypadku Ramireza stworzyło taką toksyczną, wybuchową mieszankę i stworzyło potwora. Pewnie tak było, no bo, no bo te wszystkie elementy, jak je poskładamy do kupy, to, to dają nam obraz człowieka bardzo niepokojącego i człowieka bardzo niebezpiecznego, najniebezpieczniejszego człowieka, jaki krasował w Stanach. Ze względu właśnie na jego niezorganizowanie, na chaotyczność, na brak jakiegoś takiego modus operandi, którego, które można opisać od A do Z, y, które można wyjaśnić, które można opisać. Przez ten chaos i przez to, że ludzie nie wiedzieli, czego się mają spodziewać, on stał się najniebezpieczniejszym złoczyńcą y, w Ameryce. I być może jednym z najgorszych na całym świecie. Bo, bo jeśli chodzi o y, Europę, no to mamy Andrea Cicatillo, mamy, y, no, w tej chwili kurczę, wiecie co? Tak to jest. Kiedy siedzisz przed mikrofonem, to nagle masz pustkę w głowie. Jeszcze godzinę temu byłabym w stanie pewnie dziesięciu wymienić na palcach, a teraz po prostu pustka. Wybaczcie mi to, no ale dobra, temat jest o Richardzie. Więc, no, przez to właśnie się taki stał. Jest to yy, zrozumiałe, prawda? Dlaczego, dlaczego się go ludzie bali? No, strach padł na ludzi straszny. I tutaj też znalazłam. Dobry cytat, który to obrazuje, jak mieszkańcy Los Angeles zaczęli się zachowywać, kiedy doszło do pierwszych ataków. I teraz cytuję. Strona 126, jeśli ktoś chce czytać ze mną. Sprzedaż środków obrony ponownie sięgnęła zenitu. Właściciele sklepów z bronią zastawali kolejki oczekujących, gdy przychodzili rano do pracy. Ślusarze pracowali całą dobę, montując kolejne zamki i kraty. Zapotrzebowanie na psy obronne wzrosło do tego stopnia, że sprowadzano je z sąsiednich stanów. To był morderca, który wchodzi do twojej sypialni w środku nocy. Czy może być coś straszniejszego? Ludzie bali się drania, zarówno świadomie, jak i podświadomie. Wyobraźcie to sobie. Wiecie z wiadomości, dowiadujecie się, że grasuje koleś, który, który morduje. W przypadku Teda Bandiego, który miał jakiś tam swój typ niektóre osoby mogły odetchnąć, choć bali się o swoich bliskich, o swojej koleżanki, matki, siostry i tak dalej, to kiedy wiesz mniej więcej, jaki typ jest poszukiwany przez danego mordercę, to jeżeli pasujesz do tego typu, to możesz się postarać ukryć, możesz w jakiś sposób, nie wiem, przeprowadzić się do, do przyjaciół, do rodziny. No, no, no jakby działasz, tak? Nie, wydaje mi się, że, że możesz mieć kontrolę nad tym, jak się, od te, jak się obronić. Natomiast w przypadku takiego gościa, który raz morduje 79-latkę, raz 9 -latkę, raz 30-latkę, raz 66-latka, małżeństwa, osoby samotne, dwie kobiety, które razem mieszkały, bo to było tak, taki miszmasz totalny. To nie, wiesz, to jest na zasadzie takiej, na kogo padnie na tego będz. Więc nie dziwię się tym ludziom, że nagle w słonecznej Kalifornii, w której jest pięknie, jest cieplutko, rosną piękne palmy, ludzie, podejrzewam, że bardzo wiele osób miało otwarte drzwi na nos, bo znali się z wszystkimi na osiedlu, albo przynajmniej zostawia, zostawiali uchylone okna, no bo rzeczywiście yy, Działał Richard w takim czasie, kiedy w Kalifornii szalały pożary, kiedy było bardzo gorąco, duszno, więc ludzie na noc, ci, co nie mieli klimatyzacji, otwierali okna i spali sobie po prostu. I nagle pada na to wszystko cień, i, i, i zaczyna się w ludziach budzić strach strach nie tylko o najbliższych, ale o samych siebie. Więc montują te kraty w oknach, żeby Unieszkodliwić, utrudnić wejście Ramirezowi, a trzeba przypomnieć, że Ramirez był doświadczonym włamywaczem i świetnie sobie radził z wszelkimi zamkami, więc yy, kraty, psy obronne, no bo jednak pies to, 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 to jednak jest wyjący, szczekający alarm, który cię zbudzi i możesz jakoś zareagować. Nawet słuchajcie, śledczy, którzy pracowali przy tej sprawie, sypiali z bronią pod ręką, jak czytamy z ich opowieści. Sypiali mając droń, broń pod ręką. Wysłali, jeden z nich wysłał swoją żonę do do rodziców, bo po prostu się o nią bał i bał się też tego, że jeśli Ramirez wówczas jeszcze nie zidentyfikowany, czyli morderca, o którym mówią w, w telewizji, w wiadomościach, piszą w gazetach, jeśli morderca zobaczy, że sprawą zajmuje się ten i ten oficer, to przyjdzie po nich, nie? No bo często tak było. Będzie się mścił, będzie chciał utrudnić, pokazać, jestem od ciebie lepszy, jestem silniejszy, mam cię. Więc nawet oni Wyszkoleni doświadczeni stróże prawa bali się na tyle, że, że sypiali z bronią i sypiali bardzo niewiele swoją drogą. A propos y, śledczych, słuchajcie, to śledczymi w tej sprawie największymi, takimi najbardziej, najbardziej y, godnymi y, zapamiętania i ci, którzy doprowadzili ostatecznie do schwytania Ramireza. Aczkolwiek nie. Y, schwytaniem Ramireza zajęli, zajęli się ludzie, obywatele. Po prostu już wiedzieli, jak wygląda, zobaczyli go i obywatelskie zatrzymanie się odbyło. Natomiast y, dwóch panów było takich: Frank Salerno i Jill Cary. Pio. Obaj panowie byli z Wydziału Zabójstw. Jeden był w ogóle, miał mega, mega doświadczenie i był gwiazdą, celebrytą niemalże w świecie policyjnym, bo Frank Salerno brał udział w schwytaniu dusiciela z wzgórz. To nie był jeden dusiciel z wzgórz, jak to właśnie Frank Salerno udowodnił, bo otóż to było dwóch facetów i oni. Przebierali się za policjantów w cywilu, znaczy podawali się za policjantów w cywilu i zwabiali swoje ofiary do samochodu. Wywozili je do domu poza, poza miastem, gdzie wiązali, kneblowali i gwałcili swoje ofiary. Często dusili je na koniec i wyrzucali te, te ciała na wzgórzach Los Angeles. Stąd dusiciele z wzgórz, dusiciel z wzgórz, bo policja cały czas myślała, że za tymi morderstwami stoi jedna osoba. Natomiast kiedy już dorwali jednego z nich, to choć na początku symulował podwójną osobowość, rozszypienie tej osobowości i mówił, że że drugi to Steve, jego alter ego i to on jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie. No, nikt mu nie uwierzył, więc stwierdził, że pójdzie na układ z policją i zeznał, że w tych wszystkich zbrodniach brał, brał udział jego kuzyn. I Ostatecznie y, zabili trzy osoby. Tak? Pierwszą ofiarą była czarnoskóra prostytutka, a następne ofiary to dwie dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Przynajmniej tyle mam y, opisane, y, opisane na stronie, którą czytam: detektywonline.pl no i tak, i zostali skazani na karę śmierci i właśnie ten Frank Salerno, czyli z Wydziału Zabójstw w Biurze Szeryfa, on przyłączył się, dołączył się do schwytania dusicieli z wzgórz, więc Jill Carillo, jak się dowiedział, młody w ogóle gostek, zastępca szeryfa, kiedy dowiedział się, że może współpracować z Frankiem, to... To wiecie, to było jak spełnienie marzeń dla niego, spełnienie jego całej kariery, uwieńczenie kariery i w ogóle super, super sprawa. I rzeczywiście ci dwaj panowie, nie dość, że znaleźli wspólny język i świetnie im się współpracowało ze sobą, to no, mieli łeb na karku, uzupełniali się wzajemnie. Oni od początku mówili o tym, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Pomimo tego, że tak na dobrą sprawę, te morderstwa były po pierwsze oddalone od siebie, po drugie nie było za bardzo tych cech wspólnych, bo, bo ani, ani ofiary nie były podobne do siebie, ani sposób zabicia nie był taki sam, ale Frank i Jill Gil, Jill, Jill, uparcie dążyli do, do, do znalezienia dowodów na prawdziwość swojej tezy i im się udało. Także oni czuli naprawdę dużą satysfakcję w momencie, kiedy Richard Ramirez usłyszał werdykt i, i poszedł siedzieć. Mogli wreszcie odpocząć i mogli wreszcie zasnąć spokojnie. Podejrzewam, że, że to był na nich naprawdę trudny czas. W serialu, o którym wam mówiłam wcześniej troszkę... Ale nie mówiłam dużo, czyli o, w serialu pod tytułem Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę. To jest serial dokumentalny, który wyszedł w tym roku. Yy, nie, przepraszam, 15 grudnia 2020 roku. I jest to yy, serial bardzo dobry. Netflix umie w, w filmy dokumentalne, w seriale dokumentalne, zwłaszcza o seryjnych mordercach. Pamiętam jeden o Tedzie Bundy, bardzo dobry, naprawdę rzetelny, merytoryczny i dobrze zrobiony, przyjemnie się ogląda. Jeśli chodzi o Night Stalker, czyli właśnie ten, ten serial, o którym Wam mówię, to obejrzałam na razie dwa odcinki i jestem trochę skonsternowana, ponieważ niektóre fakty nie zgadzają się z faktami z książki. Nie zgadzają się chociażby nazwiska ofiar. I teraz zastanawiam się, czy jest to kwestia tego, że Filip Carlo z szacunku dla tych ofiar nie chciał, zmienił ich imiona i nazwiska. No, nie wiem, bo w serialu nazywają się inaczej. W Wikipedii nazywają się jeszcze inaczej, więc narysowałam sobie tabelkę, próbowałam dojść do ładu z tym, bo w trakcie czytania zapisywałam sobie nazwiska tych ofiar, żeby się potem nie pogubić. I kurczę, i nadal nie wiem, nie wiem, co jest prawdą. Podejrzewam, że ten film dokumentalny będzie miał dużo prawdy, ze względu na to, że no, nie wypuszczaliby takiego bubla, tym bardziej, że e, głównym niejako narratorem całej tej historii jest właśnie wspomniany. Gil Cario, czyli ten y, zastępca szeryfa, który wówczas y, był zaangażowany na maksa w sprawę, wobec czego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o Filipa Carlo, no to jest kilka, y, kilka takich y, niedopowiedzeń czy zmian, y, czy imion i nazwisk, które w ogóle, w, na przykład w Wikipedii, gdzie jest też lista tych wszystkich ofiar, nie, nie pojawiają się takie nazwiska. I, i, I nie wiem, no, nie wiem, o, o co chodzi. Na początku nie jest napisane wcale, że Imiona i nazwiska niektórych osób zostały zmienione ze względu na coś tam, na ochronę ich danych osobowych, czy, czy, czy na to, żeby, nie wiem, ludzie o nich zapomnieli i dali im święty spokój. Być może tak było, taki był um, przyczynek do tego, że, że zmieniono. Natomiast nie zostało to gdzieś wyjaśnione w tekście, a, a mnie to denerwuje. W, w dokumencie jeżeli to jest jasno napisane, że zostały zmyślone, OK, nie, pasuje mi to, ale jak nie mam tej informacji, część nazwisk jest. Prawdziwa, część jest nieprawdziwa, zmieniona. Yy, yy, Weronika Yu na przykład, która tak naprawdę nazywała się cia lian Yu. Co prawda, Weronika było jej pseudonimem, no ale na imię miała Cia-Lian, tak? Więc <ścoughs> brakuje mi takiego szl szlifu ostatecznego. No, ale dobrze. Polecam Wam serial, jeśli nie macie ochoty czytać książki. Podejrzewam, że. No, mówię, nie obejrzałam do końca, ale podejrzewam, że będzie na tyle yy, pełny i na tyle kom, kompleksowo opowie o tej historii, że usatysfakcjonuje Was, albo wręcz przeciwnie, skłoni Was do osiągnięcia po książkę i przeczytania yy, bardziej drobiazgowego opisu wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w Los Angeles yy, w latach 84-85, bo Richard Ramirez przez 14 miesięcy. Yy, mordował. No tak, tak, przez półtora roku. Proszę Państwa, dochodzimy już powoli do końca, a na koniec zostawiłam sobie mm, wisienkę na torcie. Otóż, ym, kiedy Richard Ramirez został wskazany i zaczęła się jego rozprawa, rozprawa w ogóle, proszę Państwa, trwała 14 miesięcy również, tak jak jego działalność, to jest chyba albo zbiegiem okoliczności, albo moim przeinaczeniem faktów, albo po prostu fajną karmą, Takim, taką klamrą tej historii, na salę rozpraw przychodziło pełno kobiet. Kobiet, które były totalnie zafascynowane Richardem. I autor książki również dużo miejsca temu fenomenowi właściwie pozostawia, bo jest to rzeczywiście coś dziwnego. Nie, nie chcę powiedzieć obrzydliwego. No, miłość to miłość, tak? Jak się ktoś zakocha. <laughs> No nie, no kurde, to durnota totalna, jak można zakochać się w seryjnym mordercy, nawet jeśli jest super mega przystojny. Ale podobno właśnie Richard taki był. Był ujmujący, miał piękne czarne oczy, wystające kości policzkowe, był ciemnowłosy, miał taką latyn, bo był latynosem, więc miał taką, taką um, urodę, wiecie, ciemniejszą karnację i w ogóle, no był szczupły, wysoki, ideał mężczyzny i jeszcze do tego był niesamowicie niebezpieczny, był drapieżnikiem. Więc te kobiety, jak te owieczki na rzeź po prostu przychodziły i gapiły się na niego z serduszkami w oczach. I proszę Państwa, szukając informacji więcej na ten temat, znalazłam taką definicję, że jest to tak zwana hybristofilia. Czyli parafilia. A parafilia jest to zaburzenie preferencji seksualnych. Jak kiedyś byśmy powiedzieli dewiacja seksualna, czy zboczenie seksualne, perwersja seksualna. Więc tak, teraz mówi się na to parafilia. I ta parafilia oznacza pociąg do osób które popełniły przestępstwo a im większe im gorsze im groźniejsze tym lepiej wobec czego być może o to o to w tym wszystkim chodziło być może z drugiej strony chodziło o jakiś atawizm że jest to niebezpieczny mężczyzna który może je Zranić, ale może wierzyły w to, że ich miłość pokona, ujarzmi tego ryczącego lwa, który drzemał w Richardzie i być może uleczy go w jakiś sposób. To druga taka teoria. Trzecia teoria to może te kobiety były nękane w dzieciństwie, były świadkami jakichś strasznych wydarzeń, bądź ofiarami traumatycznych przemocowych, nie wiem, rodziców, ojców, ojczymów, braci i tak dalej, być może doświadczyły czegoś, czegoś strasznego, co na tyle je zaburzyło, że w dorosłym życiu poszukują czegoś podobnego. No na pewno jest to, wpisuje się tutaj w ten, w ten schemat. Nie wiem, nie mi oceniać tego, proszę Państwa, oczywiście to nie moja sprawa i tak dalej, ale jak o tym czytam, to po prostu tego nie, nie mogę w to pojąć. I główne były dwie babeczki. Była jedna, która Badumc była ławniczką rezerwową. Bardzo chciała być ławniczką główną. I to jest, znaczy główną, w tej dwunastce ostatecznie wybranych. I tutaj nie powiem wam spoilera, czy została, czy nie została wybrana. No i ona po prostu maślane oczy robiła do Richarda. I wiadomo było, że ta laska po prostu jest tak w nim zakochana, że ona, no, wiecie, no pójdzie za nim w ogień. No i druga, Doreen. Doreen to jest po prostu... Fenomen, proszę Państwa. Dorin była dorosłą kobietą, która mieszkała z babcią. Była pracownicą czasopisma, redaktorką i była dziewicą, bo zachowywała czystość dla prawdziwej miłości i wierzyła głęboko w to, że jej przeznaczeniem jest. Richard właśnie, zakochała się w nim i wierzyła w jego niewinność. I to gorliwie wierzyła w jego niewinność. Pisała do czasopism, prosiła o sprostowanie, wyrażała swoje niezadowolenie z obrony i z tego, co dzieje się na sali sądowej, z tego, co ludzie piszą o Richardzie. Była naprawdę agresywną, wręcz jego obrończynią i on to widział i doceniał to bardzo. Na tyle to doceniał, że wzięli ślub e, w 2006 roku. Nie, przepraszam, nie. Wzięli ślub w 96 roku. O. Kiedy ten już siedział za kratkami w San Quentin, e, mieli możliwość, e, bo taka jest e, takie jest prawo, że nawet e, więzień skazany na śmierć nie nie jakby e, nie zakazuje mu się wzięcia ślubu. Więc tak, wzięli ślub Zakochani i byli, byli razem. To było w ogóle, to była taka platoniczna dość znajomość, no bo nie mieli wizyt małżeńskich, nie mieli możliwości się jakoś tam dotknąć, dotykać, całować, poznać się jakoś poza, nie wiem, byciem na świeczniku i nagrywanym czy, czy na oku strażników. No to jakaś taka. Totalnie dziwaczna sytuacja. Ona do niego w ogóle cały czas pisała listy miłosne, on jej odpisywał. No w końcu zaczęli się tam spotykać i no i wzięli ten ślub. I wzięli ten ślub i było wszystko super i potem um, ona przyjęła jego nazwisko, tak została panią Ramirez. No i wyobraźcie sobie, że no książka się kończy w zasadzie po tym ich ślubie. Więc nie wiemy, co się stało z państwem Ramirez dalej, ale ja tak, jestem detektywem internetowym, poszukałam sobie informacji. Niewiele jest informacji o Dorin po ślubie. Okazuje się, że rozwiedli się w 2009 roku, kiedy wyszło na jaw to, co wam mówiłam na samym początku, czyli kiedy połączono Dzięki sprawdzeniu DNA połączono Richarda ze śmiercią dziewięciolatki May Liung 10 kwietnia 1984 roku. Sprawa była taka, że brat May Liung zgubił gdzieś jedną dolarówkę. I ta Mei Liung, dziewczynka, chciała pójść poszukać tego dolara i poszła do piwnicy, w ogóle wyszła z domu, tak, wyszła z domu szukać tej jednodolarówki. No i jak długo jej nie było, to brat zaniepokoił się i zaczął jej szukać z kolei i znalazł ją w piwnicy. Była ym, zwałcona, zwisała z rury na ścianie, niczym Chrystus na krzyżu. I y, wyglądało to naprawdę na rytuał satanistyczny. I zobaczcie, no tak wiele lat, y, 20, 25 lat nie odnaleziono y, sprawcy. Dopiero właśnie w 2009 roku połączyli te, te sprawy i to tego Doriny już nie mogła znieść. Jakby okej, okay, przyjęła to, że zabił, a być może nadal wciąż wierzyła w jego niewinność. Być może tak było. Nie było DNA, y, tylko były jakieś takie. W zasadzie można powiedzieć, poszlaki, i być może ona cały czas wierzyła uparcie, że on jest niewinny. Natomiast tutaj miała niezbity dowód na to, że zabił tę dziewięcioletnią dziewczynkę. I to było, to, to, to było za dużo. To już, to już, sprawiło, że ona odeszła. Co się z nią dzieje, nie wiemy. Natomiast plotki, plotka mówi, to jest plotka, to jest niepotwierdzona informacja, że kiedy Ramirez zmarł w 2013 roku w więzieniu, znaczy był w więzieniu, ale zmarł w szpitalu, właśnie na, na albo ten zapalenie układu limfatycznego, albo na, na wątrobę, albo na wszystko naraz, to zmarł będąc zaręczonym z 23-letnią Christine Lee, pisarką. I to jest, to jest w ogóle dosyć zabawne, bo, bo fandom, który się wytworzył w internecie wokół sprawy Ramireza, tam zaczął to bardzo mocno... Sprawdzać i weryfikować te informacje. Okazało się, że to jest niemożliwe, żeby ona miała 23 lata, bo w momencie, kiedy by się spotkali po raz pierwszy, 10 lat wcześniej, to byłaby dzieckiem, więc. Ona sama, Christine Lee w ogóle, nie, nie, nie przyznała się do tego, powiedziała, że to jest bzdura wierutna i, i nie byli narzeczeństwem. Cóż, Ramirez zabrał tę historię ze sobą do grobu. Być może Christine za 10 lat, jak zobaczy pustki w portfelu, stwierdzi, hm, może zarobię sobie. To być może opowie swoją historię, niekoniecznie prawdziwą. Prasa to łyknie. Zobaczcie, Richard Ramirez... Do tej pory tworzą się filmy, no, jest celebrytą. W Wikipedii jest taki dział, wpływ na popkulturę i rzeczywiście pojawia się tam w, w kilku punktach. Więc y, ludzie lubią takie historie. Ja lubię takie historie. Mówię wam o tym, a wy słuchacie. Słuchacie? Jesteście tam jeszcze? No, więc y, wiecie, no to na tym, to, to jest, to jest krowa, którą można doić, nie? I za 10 lat pani Christine Lee stwierdzi, że, ah, opowie. Nie ma już Richarda, żeby mógł zdementować ewentualne nieprawdy, więc who knows. Zobaczymy. Tak czy inaczej, yy, oto była historia o książce. <grym> Nie, no, to była historia Richarda w bardzo, bardzo pokrótce, bardzo chaotycznie. Wiecie, że Richard miał psa, który się nazywał Indio. I kiedy czytałam o tym, że miał psa i kochał tego psa, to ja poczułam tak trochę Sympatia. Wiecie no, tak się mówi, że jeśli ktoś nie lubi zwierząt, to jest złym człowiekiem, ale jeśli ktoś lubi zwierzęta, to na pewno jest dobrym człowiekiem, ale Adolf Hitler też lubił zwierzęta, nie? Bardziej niż ludzi. Hm. Więc nie, to też nie jest żaden wskaźnik dobroci. No, lubi, miał tego psa, ale lubił też bardzo de Sade. Znacie Markiza de w ogóle od niego pochodzi słowo sadyzm. Napisał to, taką książkę 120 dni Sodomy, gdzie opisywał hedonistyczne, sadomasochistyczne em... Akty miłosne, i sam podobno w ogóle uczestniczył w takich. No był hedonistą i, i robił naprawdę co chciał. I Richard Ramirez uważał go za, no może nie autorytet, ale za no, gościa, który wie, co mówi. Nie? W ogóle bardzo dużo książek czytał, bo w więzieniu nie miał w zasadzie nic innego do roboty. Czytał e, Carlosa Castaneda, Artura Conan Doyla. Czytał e, Trumana Capotti, Zygmunta Freuda, i ciekawe do jakich wniosków doszedł. Nawet Gabriela Garcia Marqueza, e, czyli co tam było? 100 lat samotności na przykład, albo miłość w czasach zarazy. Nie pasuje mi to wszystko, jakoś akurat te, ten autor do Ramireza. Cóż, nie dowiemy się już, jaki, jakim był człowiekiem. Czy był skrzywiony z powodu tego, co, czego doświadczył. Czy po prostu się taki urodził? Czy można było temu zapobiec, tej tragedii, tym ludziom, których skrzywdził? Czy można było zapobiec temu terrorowi, który opanował Los Angeles w połowie lat osiemdziesiątych? Czy mogło być inaczej? No, nie dowiemy się. Ale chciałabym bardzo gorąco Wam polecić tę książkę, aczkolwiek yy, zauważyłam kilka błędów redakcyjnych, które mnie trochę wytrąciły z równowagi. Otóż, yy, nie, no tak, na przykład raz jest napisana, nie wiem, yy, Weronika W, U, przepraszam, Weronika U, a raz Dale Okazaki, podczas gdy chodzi o tę pierwszą i jakby mylone są te imiona i nazwiska. I tak no człowiek czyta, czyta, czyta i nagle o, ale przecież było, była mowa o innej ofierze, dlaczego o tej? Więc trzeba czytać w skupieniu. Tak czy inaczej trzeba czytać w skupieniu, bo jest to dokument, tak? Więc to jest jedna, jedna sprawa. Natomiast błędy tego typu, moim zdaniem, w, w dokumencie nie powinny absolutnie mieć miejsca, bo to jest dokument i liczymy na rzetelność i na merytoryczność, poprawność merytoryczną tego, co czytamy. A jak pojawiają się takie fakapy, to myślimy sobie, hmm, ciekawe, jakie jeszcze fakapy się pojawiły i czego nie zauważyłam. nie? Więc to jest takie moje podsumowanie co do książki. Książka generalnie, tak jak mówiłam na początku, jest bardzo ładna, bardzo ładnie wydana, ciekawa. I teraz chwila dla Piotra. Piotr Wysocki napisał mi taki komentarz. W ogóle Piotrek to jest bloger, bloga pisze, prowadzi bloga Stacja Stosłów. Serdecznie wam polecam tego bloga i um... Piotrek zaczął czytać jakoś tak równo ze mną i napisał mi dzisiaj komentarz i co, podobało się, to cytuję. Bo mnie i tak i nie. Historia warta opowiedzenia, ale Filip Karlo opowiadaczem jest co najwyżej poprawnym. Niektóre zdania brzmią jak wyciągnięte z prasy bulwarowej. Troszkę się nazgrzytałem zębami. Nie wiem, jak mam się odnieść do Twojego komentarza, Piotrze, bo e, prasa bulwarowa. Czyli mówisz o brukowcach? Być może jest taki, taka trochę atmosfera skandaliku, gdzie niegdzie. No, jest jego opinia na temat kobiet, które, które zadłużyły się w Richardzie. Widać zdumienie, bo nie pogardę, zdumienie raczej tym fenomenem. I na to zwróciłam szczególną uwagę. Natomiast nie wiem, nie wiem. Powiem tak. Księga trzecia dotycząca procesu jest bardzo żmudna. Bo jest to niejako protokół. Pierwszego dnia sędzia wezwał tego, potem wezwał tego, a sędzia ten zrobił to, a prokurator powiedział to, a obrońca zawetował, zgłosił sprzeciw, ten go oddalił. Jest to dosyć nużące. I jest to takie no, po prostu żywe fakty przedstawione. Co było po czym, stało się to, 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 to. Ludzie zareagowali tak, 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 tak. I rzeczywiście, tak jak Filip Carlo obiecuje Richardowi Ramirezowi na końcu, że nie będzie go oceniał w żaden sposób, to rzeczywiście można to wyczuć, że stara się być obiektywny w stosunku do Ramireza, ale nie jest wcale obiektywny w stosunku do obrońców. Jest wręcz zażenowany poziomem. Ja też byłam zażenowana nieco poziomem obrony, bo cały Daniel Hernandez był mega irytujący, ciągle przerywał, był niedoświadczony, Porwał się z motyką na słońce. Miał. Ja nie wiem, czy on się nie potyka, po prostu wstając z łóżka o swoje ego, bo, bo miał je ogromne. I totalnie był nieprzygotowany, nie, nie i łapał się brzytwy, lawirował, próbował zdyskredytować świadków oskarżenia, I, i robił to w sposób naprawdę żenujący, taki, taki żałosny wręcz. No bo w zasadzie, słuchajcie, ta sprawa od początku była przegrana. Wiadome było, że Ramirez zostanie skazany na śmierć za takie zbrodnie. Natomiast każdemu należy się sprawiedliwy proces, prawda? I wina, człowiek pozostaje niewinny do momentu, aż nie udowodni się, że jest inaczej. Natomiast tutaj ewidentnie widzimy niechęć autora do obrony, niechęć też prokuratora do obrony, no bo oni, oni wydali wyrok już wcześniej. I trochę mi się to kłóci z tym rzetelnym materiałem dziennikarskim. Uważam, że powinien być nieco bardziej obiektywny. Co nie zmienia faktu, oczywiście, że jestem po stronie, wiecie, goł, oskarżenie i tak dalej. Uważam, że dobrze się stało, że zgnił za kratkami. Natomiast patrząc obiektywnie na, na, na to, co napisał Ramirez, twu! To co napisał Carlo, to uważam, że trochę za dużo wtrącił jednak swojego, mm, swoich emocji, swoje emocje, swoje odczucia w stosunku do y, obrony, trochę za bardzo i trochę za bardzo nas, czytelników, próbował y, zmanipulować, czy, czy powiedzieć nam, co mamy myśleć. Nie do końca w dokumencie mi to odpowiada. Co innego w beletrystyce jakiejś, tak? A co innego w dokumencie. Ale dobra, niech mu będzie. Poznał potem mm, Richarda. Podobało mi się to, że właśnie bez oceniania o, y, przedstawił zapis jego rozmowy, co jest całkiem okej, okay, bo dzięki temu widzimy czarno na białym, jak było. I możemy wyciągnąć własne wnioski. Jeśli chodzi o prokuratora w ogóle, który, którego, o którym wspominam, to był bezbłędny. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała jego na tyle, ile, ile przedstawił to Carlo, jego działanie, jego, jego strategia. Ale słuchajcie, cóż, cóż tu więcej mówić? Filip. Halgin, czyli prokurator oskarżający właśnie Ramireza, był również oskarżycielem Mansona i mordercy z cebulowych pól. Słyszeliście o mordercy? Bo o Mansonie na pewno słyszeliście. Czy o mordercy z cebulowych pól słyszeliście? Nie. Pewnie nie, bo ja nie słyszałam też. I okazuje się, że to był gość, tak zwany Gregory Ulas, Greg Pseudonim Greg Powell. Gregory Powell. Niesławnie znany był jako zabójca z pola cebuli, bo porwał dwóch funkcjonariuszy Departamentu Policji Los Angeles w noc 9 marca 1963 roku i wraz ze wspólnikiem zabrał tych oficerów na pole cebuli i jednego z nich postrzelił śmiertelnie. I właśnie nazwano go tak. Z uwagi na to pole cebuli, na którym dokonano tego zabójstwa. I ten film, i ta opowieść została przekształcona następnie w film, w, najpierw w książkę, potem w film o tym samym tytule. Film powstał w 1979 roku i mam go już na liście. Chciałabym to obejrzeć. No i właśnie Halgin był prokuratorem, który doprowadził do skazania właśnie tegoż Gregorego Pawela. I to jest taka ciekawostka na sam koniec. Yy, wydaje mi się, że nie powiedziałam wszystkiego, o czym chciałam powiedzieć. Na pewno zakończę cytatem. I to mówi Ramirez. Widzisz, rządy mogą zabijać bezkarnie i czasem posyłają takich morderców, by dla nich zabijali. Usprawiedliwiają ich, nawet odznaczają za to zabijanie. Człowieku, jeśli nie masz licencji na zabijanie od rządu, zamiast medalu dostajesz komorę gazową. W kontekście kuzyna Ramireza, który był w Wietnamie i zabijał na polecenie rządu niejako, to ma to sens, nie? Ma to sens i w sumie muszę się zgodzić z Ramirezem, no. Tak, jeśli zabijasz nie, nie, na, nie na polecenie czyjekolwiek, no to jesteś, zasługujesz... Na komorę gazową, a jeśli zabijesz wroga ojczyzny, to dostajesz medal, no tak. I ostatnia rzecz, co um, Ramirez powiedział na pytanie, jak ustrzec się przed seryjnym mordercą. No przecież seryjny morderca będzie wiedział najlepiej, prawda? Powiedział tak, to niemożliwe, jeśli cię namierzą, stajesz się celem i prędzej czy później padniesz ich ofiarą damer zapraszał ludzi do domu na drinka i zanim się spostrzegli trafiali na jego talerz podobnie było z johnem geisim zakładał maskę klauna robił kilka sztuczek i już miał cię w garści skutego kajdankami jedyne co możesz zrobić to nie ufać nieznajomym i zawsze pozostawać czujnym gdy opuszczasz gardę seryjny morderca bierze się do roboty moi drodzy Dziękuję, że byliście ze mną tak długo, że wysłuchaliście ten, ten na myśli. Nie opuszczajcie gardy. Bądźcie bezpieczni. Zaglądajcie za ramię. Nie słuchajcie głośno muzyki w słuchawkach, jak idziecie wieczorem przez park. Uważajcie na siebie, na swoich bliskich. Bądźcie zdrowi. I dajcie mi od, dajcie mi znać w komentarzu, czy czytaliście tę książkę, czy znacie historię, może oglądaliście serial. Pogadajmy. I jestem otwarta na wszelkie Wasze sugestie, propozycje, pomysły, zaproszenia na kawę. Pogadajmy o książkach, o mordercach, o Richardzie, o jesieni, o psach, o czym chcecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu, papa. Pa.